No hej, hej, witam wszystkich, dobry wieczór na live z Anepic. Będzie epicko, jak zwykle. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Cześć. No mam nadzieję, że wszystko słychać. Jak nie, to mówcie. Zanim coś ważnego powiem. Aha. Tak, żyję. Dlaczego miałam nie żyć? Tak, będziemy z naszym żabalonem popylać teraz. Travis, chyba za dużo byś chciał z tymi dziewicami. Ostatnio było. Okej. Okay. Jak wszyscy widzą, wszyscy słyszą, to właśnie przed chwilą się dowiedziałam od Graj po polsku, że wydali spolszczenie do drugiej księgi Dreamfall Chapters! Jej! W końcu! Będzie Dreamfall Chapters na kanale! W końcu! Ja już zdążyłam zapomnieć, co było w pierwszej księdze, matko. Teraz będzie dziwnie do tego wrócić. Żeba wygląda jak zielona bomba z Mario. Okej. No, także fajnie, cieszę się, już się tak nie mogłam doczekać. To strasznie długo trwało, ale w końcu jest. W końcu będzie i mam nadzieję, że już przyszłe księgi też będą szybciutko, bo cała gra została już wydana, więc problemy techniczne nie powinny stanowić problemów większych, więc teraz... Z tego co czytałam, to tłumaczenia są przygotowane, więc jej, teraz już poleci szybciej. Co mam do picia? Herbatę zieloną z ananasem. Zapomniałaś, co było w pierwszym chapterze, to masz okazję nadrobić oglądając u siebie na kanale. Tak, będę was to let's play oglądać, matko. Nie, ja chyba nie wiem, czy chcę to robić. Dobra. Lecimy z tym kocem. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Tym się ciachało. Co my teraz mamy zrobić? Mamy oddać zadanie jakieś. Mapa. Musimy się dostać tutaj, więc potrzebujemy się dostać tu. O matko, to będzie problematyczne, coś czuję. Wejdźmy tędy. Tędy. Teraz nie mam pojęcia, gdzie. Powiedzmy, że tu. Nie, to nie. A nie, tu. Dobrze. Wow, trafiłam za pierwszym razem. Tam pytanko, bo właśnie robię nowe emotki pianki, tylko nie wiem, jakie emocje mogłyby przedstawiać. O, smutną, no wiesz. Jakieś pomysły na następne. Może być taki szok. Pianka w szoku. O, pianka z serduszkiem. Taka zakochana pianka, albo z trzema serduszkami. O, czekajcie, bo mi winda ucieknie. Smutna na koniec lajpki. Czekajcie, bo ja tu... Au! No, co mnie ciachasz? Czy ja w dobrym miejscu wysiadłam? No tak. To był ten pan mistrz Yoda. Okej, okay, dobra. Trafiliśmy tam, gdzie trzeba. Do różowej kulki. Aż się boję, czy tu jakaś walka z bossem nie będzie. Tak, pokrywamy sobie. Pianko-szok. Cześć, picia szkowata. Popcorn masz! Ja też chcę popcorn. Ostatnio jadłam, zjadłam cały. You obtained all the materials. Let the knowledge of the power of fire fill your consciousness. That which was once scribbled and indecipherable symbols become the words of true power. Fire is a very destructive power. Use it. Czy ja dostanę magię teraz?
The magic of fire has been added to your character page. You are now able to use fire spells and increase your skill in fire magic when gaining levels. Ale fajne! Magia ognia. Teraz możemy zrobić z naszego wojownika czarodzieja. Księga ognistego pocisku. Czekajcie, gdzie była karta postaci? A dlaczego ja w ekwipunku nic nie mam? No, już myślałam, że się zestresowałam. Karta postaci. I gdzie ja mam tą magię? A mam ogień. Księga ognista. Ja nie muszę tej księgi przeczytać czy coś? Gdzie ja tą księgę dostałam? Tu. Aha, bo to muszę mieć ogień poziom pierwszy, żeby... Ale w sumie mam ogień poziom pierwszy. Sobie dodam więcej. A co tam? Poszalejemy, zrobimy... Tak, chcę Apply Changes. Chcę ten... Poznać magię ognia zdecydowanie. Czy ja mogę to przeczytać jakoś? O, kurde, nie ten przycisk. Kopiuj do księgi czarów. To ja mam jakąś księgę czarów? Dobre pytanie, teraz... Aha, tu mam czary. Ale duża tabelka. O, cześć, czysta magia. Wojtek Kagankiewicz, cześć. Cześć, Geopardia. Wszyscy się zlatują. Dobra, magia ognia. Gdzie byśmy to dali? Kurczę. To jest lekki problem. Może tego miecza na razie stąd weźmiemy, zastąpimy go magią ognia na razie. I teraz zobaczymy. Jestem ciekawa, jak to działa, tylko że będę musiała jedynkę wciskać, to będzie problematyczne. Troszkę. Okej. Okay. Tak, jutro gejsza. Na czym polega ta gra? Chodzimy chłopkiem po dungeonach i bijemy wszystko, co tam się nawinie. Wykonujemy zadania, różne takie rzeczy. Dobra, teraz muszę... Właściwie, gdzie teraz mamy iść? Byliśmy tu na dole. Byliśmy chyba, nie? Takie zaciemnione mieszczenie. Nie wiem, co to... Cześć, Pingosia. Oj, tam nie widzisz mnie. No, gdzie ta winda? Czekajcie, gdzie to było? Jakieś 3-4 poziomy niżej? O! Naprawdę? Uhuhu! To było szalone. Okej, tu mamy pełni. Tu mamy jeszcze niezbadane. Dobra. Pana pociśniemy. Ale fajnie. Szalony ten ogień. Cześć, Waluś. Cześć, mleko. Boże, ale się sypnęło ludzi. Aha, od kiny, rozumiem, tak? Cześć, Mateusz. O, matko, dobra. Znowu jakieś mrówki! Dobra, teraz to musimy trochę uciechać naszym toporem, bo mnie zeżrą te mrówki. Zaraz nie! Czerwone mrówki mnie zjada! Uszkodzono zbroję, co za złe mrówki.
to zniszczyć? Mogę, o. One mi będą stąd wyłazić, właśnie. No, co mnie gryzisz w tyłek? Zniszczyć probiska! Co to ma być? O. Ego pociśniemy z ognia. W ogóle ten ogień coś wykorzystuje, bo to tak... Nie wiem, obrażenie 80, ale razy 51. Aha, czerwoną esencję wykorzystuje, dobra. Cześć, Kusia. Oj tam, biedne mrówki. Cieszę się, Kada 96. Tak, dostałam fejma, czuję się oświecona dosłownie. Czy to mogę zapalić? Nie. No, tak. Co pilnujesz skrzyni? Złoto! O, tu też jest skrzynia. Czerwonej esencji. Dobra, i tu już wszystko mamy. Mapa. Okej, to musimy chyba zejść na dół, chociaż nie pamiętam, co tam było na dole. A, tędy nie zejdę. Wydaje mi się... Wow. Nie, bo znowu do góry. Fuck. Dobra, już was nie będę zabijać. Nie chce mi się. Nie, nie, do góry. No. O, patrzcie, jak żabolon nam pomaga. Jaki on jest kochany. Patrzcie, jak wykańcza te toperki. Nie, dobra. Ale super, żabolon najlepszy. Gostek spadł na wętrza, musiał boleć. No tak zapewne. A, tam na dole jest jakieś zejście, czekajcie. Tu. A, tam była esencja. Esencja to się przyda, no. Teraz tego będziemy potrzebować. Au! A masz. Język węża. Powinieneś był umrzeć na raz. Aha, bo tu myśmy przejście jakieś otworzyli, tak? Kto tu jest lepszym magiem? Kto tu jest lepszym magiem? Ja wam mówię. Ja jestem najlepszym magiem. Ha, ha, ha. O kurczę. To wygląda jak do walki z bossem. Nie wiem, boję się. Cześć, mroczne skarpetki! Wow, ale fajny nick. Czeka na nas fioletowa kulka. Niedobrze chyba. No właśnie, co to za dziura? There are remains of eggshells everywhere. It's some sort of device in the middle. What is this? We must be in the lair of the great Dynadin, and this device will awaken him. It is one of the guardians of my lord that took the shape of a worm. A worm? I've already squished lots of worms. Go forward, face him. You just have to activate the invoker. When your body is crushed, I will emerge and the echo of my laughs will resonate around the castle. The echo of my laughs will resonate around the castle. Yeah, right. Still, looks like I have no other choice than facing the guardian. Well, if it mangles me, the healing spirit can restore me. If I get back alive, of course. No, coś czuję, że będziemy mieli bossa tutaj pierwszego. O kurczę. Dobrze by było się cofnąć, żeby zapisać grę. O, światło w kopalni zapalone. Zapisalibyśmy grę, być może byśmy... Nie wiem, trzeba naprawiać tą zbroję jakoś bardzo
Nie, ona ma 96%, jest całkiem spoko. Łuk też mamy, w razie czego ogień mamy. Bo problem w tym, że musielibyśmy tu dreptać znowu kawał drogi. Nie wiem, czy mi się chce. Boję się. Ale jak to, boss? No tak to. Czasem gram w LoL'a, ale ostatnio rzadko. Praktycznie wcale. Mrocze śmieszkowe czaszki. Słodko. Zaraz mnie coś tu zabije. Zje i w ogóle podziaba na kawałki. Dobra, ustawmy łuk na razie. Chociaż nie wiem. Nie, dwójka nie. Trójka. Boję się. Dobra. No o. Zabrało mi drabinkę. Wow! Wow! O, o, on puszcza robaki! Fuj! Ja nie mam żadnych mikstur leczących nawet, brawo ja! Tak, na pewno tu umrę. Czy on ma w ogóle jakiś pasek życia? Kurde. W ogóle nic nie mogę mu zrobić z tym. Ej, ja mu nic nie robię. Dlaczego? Tak, Ania wybrała się na bossa. Wow, nie, robaki nie. Nie, dlaczego ja mu nic nie robię? Czwórka. Aha, bo ja mu muszę w łeb strzelać. Sam! Dzięki. Dopiero teraz mu zadaję obrażenie jakiekolwiek. Wow. Nie no, w sumie nie jest trudny. Tylko jak on tak... tyrpa. O właśnie, to... Musiałabym być po tamtej stronie. Co jest w obecnej sytuacji dość trudne, bo ten... A nie, przejdę. No. No ale... Łuk, gdzie jest twój? Kurde, no i zwiał. No strzelaj z tego łuku. Szybko. Boże, to potrwa wieki. Zbroja. No, ale może tak wycelujesz. Please. Strzelaj z tego łuku. Rób coś. Chyba ogniem zadaje mu większe obrażenie, coś mi się wydaje, niż tym łukiem. Dobra, pozbądźmy się tych jajek stąd. Podleczmy się. A, dobra, uciekam, uciekam! Fucking shit. Nie tego. Tylko tego. Kurde, źle tak na oślep strzelam, masakra. Dobra, już połowę życia mu zabrałam.
Nie jest źle. Może to wygramy. Au! No ale wyceluj porządnie. Dobra. Nie, on zaczął szybciej. Nie mam się czym leczyć. O, znowu jajka wypuszcza. Życie, dobra. A, uciekać! No, wiedziałam. Nie w te robaki. Dobra. I teraz. Nie. Teraz za późno. Teraz. Umrzyj w końcu, wielki robaku! Ja pierniczę! Co za boss! No. Te. Się wystrzelam z mojego ognia tutaj. Przepraszam, że ogólnie nie zwracam uwagi teraz na czat, ale... Wow! Usiłuję to przejść. Dobra. No, traf, please! Jest! Jest, Dynidon! Umarł! Wielki robak! Pozbyliśmy się wielkiego robaka. Głupi ma szczęście, tak. To jest skill, czysty skill, nie umarłam ani razu. Jestem zaczepista. Jej, tak. Gratulacje, haha. Nysia, na pewno nie, jeśli nie, sama nie przestrzegasz regulaminu. Tak, jestem bohaterem. Najlepsza ja. Ile mamy złota? Klucz do kanałów. Okej. Okay. Kanały w grze to zło. W każdej grze kanały są złe. Więc ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, ale chyba muszę. Dobra, to użyjmy Auroli i cofnijmy się do początku. Zero to było. Sobie zapiszemy grę, odnowimy życie. Tak, sam był, brawa dla mnie, haha. Dobra. Teraz bardzo dobre pytanie, gdzie były kanały? Powinnam była notatki robić. Tak, to byłby dobry plan. Tam w ogóle mamy nieoświetlone, tak całkowicie jakby. Stąd na lewo. Zoran sells Spark of Life scrolls, used for resurrecting a pet. Once you buy it, select the pet in the inventory, then select the resurrect option. Bo nam Żabolona zabili przecież, o kurczę. Nie. Albo eliksiru ożywienia. Żabolona nam zabili, musimy ożywić Żabolona. Gdzie jest ten sklep? Aha, tu na górze. Dobra, to idziemy do sklepu. Na pewno kanały tam, gdzie woda. Spoko, do przerwy mamy jeszcze trochę czasu. No i teraz się muszę użerać z tymi. Au. O, tu jest Zoran. No może nawet tutaj są kanały. Chociaż nie wygląda na to, żeby tutaj były kanały. Wiecie co, ja sobie zrobię notatkę, klucz do biblioteki. Bo jakoś tu można było notatkę. Biblioteka, żebym znowu potem nie szukała. Okej. Okay. Ha!
Wow, nawet tym toporem na raz te skrzynie rozbijam. A czemu to jest nieoświetlone? Aha, się nie da oświetlić. Dzień dobry, panie Zoran. Kupimy różne przedmioty. A, tu jest iskra. Droga jest. Ale to jest 5 chyba. A nie, on ma 5. Ile mamy pieniędzy w ogóle? Gdzie są nasze pieniądze? 420. Nie, to może więcej nie będę kupować. W sumie coś bym mogła sprzedać. To wskrzeć. Okej, mamy naszego żabolona z powrotem. Teraz musimy szukać kanałów. No, tutaj kanałów raczej nie będzie. No, nam tu pomoże z tymi netoperkami. No, miałeś pomagać! Ej! Dobra, chodźmy tu na dół. Anno, chcę się pochwalić, że chodzę na język rosyjski. O! Gratulacje. Aha, tędy nie wejdę. Kurczę. Gdzie to mogło być? Nie mam bladego pojęcia. Strzały. Strzały zawsze spoko. Aha, to jest to samo przecież. Demet. Dobra, musimy iść na górę. Albo wezmę się, cofnę aureolą. Zapiszmy jeszcze raz. Your health has been restored. Kanały tam, gdzie YouTube, tak. No, za chwilkę będzie przerwa. Albo w sumie mogłabym zrobić przerwę i sobie w międzyczasie poszukam tych kanałów sama i wrócę do was po przerwie, jak już będę miała kanały z głowy. Znaczy, w sensie znajdę je. Gdzie tu była pauza? Pauza! Tak, więc teraz wszyscy, którzy idą do toalety, biorą ze sobą zapalniczki, bo nigdy nie wiadomo, co się może przydarzyć. Także za 5 minut wracamy.
Okej, okay, wracamy po przerwie. Udało mi się znaleźć kanały. Hip hip hurray. Nie było tak daleko stąd. W sumie tu zaraz na lewo od kwadrata naszego głównego, w którym możemy zapisywać grę. Także teraz będziemy popylać kanałami. Tak, wróciła z łazienki. Jej, także możemy lecieć dalej z naszym fantastycznym tasakiem i żabolonem i magią krwi niemalże. O kurde. To wygląda jak z Wyspy Wielkanocnej. Te dziwne postaci, ja nie wiem czy ja chcę tam iść. To tam znowu będzie jakiś boss, to chyba się zabija. Łono chyba se kpicie. What the hell? Jesteś jakimś strażnikiem, kurczę? Dobra, ja tu nie wiem, czy ja chcę tu iść. Chyba jednak zrezygnuję z tej wycieczki. Pokonała bossa robaka, dlaczego nie miałaby wrócić z łazienki? Bo mogłabym się przenieść do świata gry RPG, więc... To już było smutne. Znaczy smutne, w sumie to zależy. Co to jest? Coś, co daje zieloną esencję, jej. Dobra, żabolon się tu sprawdza. No, zatłuł mnie. Skubaniec. Okej, co tu jest na dole? Tam pewnie jakiś wąż. Wow! Tylko musiałam spaść na węża. Znaczy spaść na YouTuberza. Gdzie ten wąż? Zależy do jakiego RPG, jakby to był Mass Effect, to byś była w siódmym niebie. O tak, to zdecydowanie. Dobra, węże załatwimy z magii. Dobra, przynajmniej nietoperze dają esencję. No! Ale wredne mnie zatruło. Fuck you. No właśnie, bo ja mogę tym przecież... Zrobimy tak. Tabem. I to. Nie, i jedynką. O! Właśnie o to mi chodziło. Złoto, 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 złoto! Moje złoto! No i co, i to wszystko? No chyba se kpicie. O kurczę. Znaczy, że muszę tam iść walczyć z tym dziwnym cosiem. Znowu stracimy żabolona, coś czuję. Cześć, zasówka. Ja się tam żadnego węża nie tykałem, nie mam głowy. Ja ci przecież nic nie płacę. O kurczę. Mateusz, poszalałeś z tym japońskim. Za bardzo zaawansowany, jak na mój poziom. Wiedziałam, że zleca. Na mój poziom. Tak, by the way, niedługo zaczynam zajęcia, haha. Dobra, udało się wskoczyć. Następny czwartek, wydajesz.
Kurde, muszę tam z tym walczyć teraz, no. Mogę go zaznaczyć? Jeszcze nie. Teraz mogę. Nie mogę go... Jak ja mam go pokonać? No. Dobra, on musi otworzyć buzię, żebym ja go mogła dziachnąć. Momoko on się nazywa w ogóle. Ja zajęcia z japońskiego zaczynam. A, dobrze ci idzie, okej. Okay. Dziękuję, Mateusz. No, właśnie, gdy ma otwartą. O, szybko, szybko, uciekamy, 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 uciekamy. Nie no, w sumie ta magia jest całkiem spoko. Okej. Okay. Spoko, damy radę, damy radę. Pokonaliśmy robaka, to takie coś nie będzie nam stwarzało większych problemów. No chyba coraz szybciej zaczyna atakować, coś mi się wydaje. To już jest na wykończeniu. Dobra, damy radę. O kurczę! Wercia, teraz to mnie zastrzeliłaś. Jakby to było napisane samą hiraganą, to jeszcze dam radę to przeczytać. Ale z kanji już jest problem. Nawet nie oddali odetchnąć już następny boss, no właśnie. Mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś strażnik taki dodatkowy, niekoniecznie boss. O, udało się. Jeszcze coś mi się odblokowało tutaj. Aha, bo tędy nie przejdę. Spoko. Muszę sobie dźwignię pociągnąć. A tu coś jeszcze jest. Jest tajna skrzynka ze złotem. A, złodziej. Dobra, olać to. To znowu ty. Znowu pan Duszek. I thought you had passed on to the next world. Before leaving, I wanted to thank you for what you did for me. Okay. However, I lack one thing. After my death, a minion of Harnakon took a ring. No, matko, znowu muszę ci coś znaleźć. Although this room is empty, I feel the presence of this ring. I know it is here. It must be hidden somehow. If you find it, I will help you one more time. Well, I'll see what I can do, but I can't promise anything. Trochę bez sensu. Mamy mu znaleźć pierścień, który był w jego rodzinie od lat. I on chce nam go oddać, jak my go znajdziemy. Jest takie bardzo logiczne. Tak, właśnie widzę spam japońskim. Matku. No właśnie, te duchy się mną wysłuchują, tylko ja nie wiem. Co to za labirynt jest? W ogóle widzę, że nie ma tam... do zapalania, więc... Widzę problem, żeby się odnaleźć. Już to widzę. O kurczę. Dobra, zaczniemy od tamtej strony. Czy tam było do góry. Może od dołu zaczniemy. Czy ja nie muszę mieć czegoś do wykrywania, żeby to znaleźć? Nie wiem. O, cześć, Howard. Dobra, to teraz idziemy tu na górę. Tu nic, okej.
Jeszcze tam została nam góra. No, w sumie jakiś wielki labirynt to nie jest, ale... Dobra, to chodźmy tu. Tu nic. No. Właśnie, a może tutaj ściany się da rozwalać czy coś? W sumie nie sprawdziłam. O! Tylko co to mi daje właściwie? Tu jest! Dobra. Ogarnęłam. O kurczę, nie! Błagam, proszę, piszcie po polsku już teraz, proszę. Nie kusiło cię kiedyś, żeby uczyć się języka chińskiego? Nie, do japońskiego mam większy jakby sentyment. Nie, trochę źle powiedziane, ale po prostu lubię japońską kulturę i bardzo fajnie się uczyć tego języka również. A jeszcze kiedyś chciałam koreańskiego się trochę uczyć, ale to jest śmieszny język strasznie. Śmieszna jest wymowa tego języka. Nie wiem, tak. Alfabet też jest jakiś taki interesujący, bym powiedziała, bo koreański ma takie kółeczka. Też wygląda bardzo ciekawie. Ogólnie języki azjatyckie są fajne, ale taki japoński najlepszy. No, raz zmieniłam. Cześć, płodny bigos! Teraz muszę jakoś wrócić, bo nie mam pojęcia, jak to było. Jakoś tędy chyba. Tu? Tu, dobra. My ring. It's been so long since I... Well, how do I give it back to you? Tak, słuchałam J-popu i K-popu też. The ring itself is the aid I wanted to give you. Some of the vitality I had in life. Wow, thanks. I'll gladly wear it. By the way, have you remembered your name yet? I still do not remember my name, but I will seek it, as I need a name in the next world. Well, good luck. See you later. I'm starting to like this spirit. Ah. He is just the remnants of a weak pilferer that dared to enter this vortex. No, oczywiście. Dobra, pierścień życia. Co on mi daje? Jest wyjątkowy. Maksymalne zdrowie plus 19. No. Chcę go założyć. Jej! Mamy większe zdrowie. Super. Okej, okay, zadanie wykonane. Możemy iść dalej. Opsa. Aha. Zastanawiałam się, jestem. You can. Okay. Don't expect an answer from me. Oczywiście. Told me that pure spirits are under Harnakon's control. But I don't think that's true. In fact, I think that he abducted them. Abducted? How did you come to such an absurd accusation? You told me that the pure spirits are in those boxes to be isolated from the material world. And they've been there for a long time. This is correct. So what are they doing here? Locked away, when they could be free and happy in their own world. I mean, I don't think they chose to be in a prison rather than in their natural environment. So I think that in truth... They're here against their will. Ach, te rozkminy naszego głównego bohatera. Oczywiście. Since the great gods started their war, many pure spirits were killed under the orders of the rival gods. Those pure spirits that survived were hidden in this terrestrial world, far from the reach of the great gods. Fuck, they're like refugees? Uchodźcy. Temat prawie na czasie. So if one of these big gods finds out they're here,
He'll just have to destroy this castle, the boxes, and goodbye spirits, right? Not at all. The great gods can only control this terrestrial world through the creatures that live in it. They cannot act directly, but can communicate with mortals who follow their orders in exchange for power and wisdom. So the gods spend their time ordering people to come here and open the boxes, right? Right. And Harnikin? Uh-huh. What's he doing here? Harnikin was chosen by the god who hid the pure spirits to keep this place safe from invaders. Wow. He must be pretty powerful to be chosen by a god. By the way, interesting. Thanks for the answer you didn't want to give me. You tricked me again. To wygląda tak trochę jakby Harnikin był tym dobrym. W sumie nie wiadomo. Czy jestem dobrym, czy tym złym. Może to my jesteśmy tymi złymi. Wercia. Cześć, Roxy. O, matko. Wielkie robale, znowu. Znowu wielkie robale. Różdżka lodowych pocisków. Interesujące. Więcej czerwonych robali. To wygląda jakbyśmy wychodzili na dwór. Znaczy z tej lewej strony. Cześć, Cozy. Nysia przeczytam, ale nie w tej chwili. No, wiem, że balon ma mało zdrowia, ale no, nic na to nie poradzimy. Nie możemy go uleczyć. Ciekawe, co tu jest. Katakumby. Okej, to ja sobie zrobię notatkę teraz, żebym wiedziała. Katakumby. Tak, no to się przyda. Pewnie. Złoto. Wszystko biorę. Okej, tu jest jakieś wejście na dół. Kurde! A masz. Będziesz mnie tu z magii pociskał. Też mam magię. Aha. Co w takim razie z tamtej strony było? Mnie intryguje. Wow! Nie, nie. Chyba weszłam ze złej strony. Tab. To mu chyba nic nie robi. No! Czekajcie. Gdzie jest mój łuk? Łuk. Nie! Nie! Strzelaj do niego! Strzelaj! Co to za zło diabelne? Nie, Wercia! Ja też chcę! Zło diabelne mnie zabiło! Smutek. Co ja mam teraz zrobić? Muszę to tym łukiem rozwalić, no. Dobra, teraz pójdę ten... Wow. Dobra, czekajcie, czwórka. To będzie mega trudne.
nie, nie, uciekaj, 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 uciekaj. Poczekamy, aż się przestaniemy palić. Trzeba by kupić te lecznicze rzeczy. O, matko, czemu takie trudne? Au. Piekło dla Ani, no właśnie. A tak dobrze mi szło z umiejętnościami ognia. Przypuszczam, że ta różdżka mogłaby być dobra też, ale nie mam umiejętności różdżek, więc nie wiem, jak by to zadziałało. No weź go wyceluj! Z czym masz problem? Umrzesz tu zaraz. Super, świetnie mi idzie. Naprawdę nie mam żadnych mikstur leczących, zero. To będzie trudne. Musimy się zaopatrzyć kiedyś w końcu. Dlaczego on stąd nie może? Chyba tego nie przeżyję jednak. No, Żabolon też nam umrzył. Niestety. Ej, wszyscy tylko Żabolona, a ja to co? Ja też tu umieram. Hello. Nie, już w innym języku nie. Już proszę nie. No właśnie, z bossem wygrałam, z latającą kulką mam problem. Ona ogniem. Czekajcie, spróbujemy tą różdżkę wyciągnąć. Gdzie ona była? Aha, ona potrzebuje drugiego poziomu w różdżki. Ale mamy w sumie trochę. Dobra, to jeden poziom mogę w różdżki dać. Dajmy ją na piątkę. I zobaczymy, jak ona będzie działać. Dobra. Okej. Wow, aż 180 zadaje. No ładnie. No chyba specjalnie była tak tutaj rozdana. Biedny Żabolon i Anię, dzięki. Ach, właśnie, mogę w sumie odesłać Żabolona. Macie rację, odwołaj. Okej. Okay. Nie. Jest! Pokonaliśmy to, skubaństwo! Yeah! To nie tak, Aniu, wszyscy się o ciebie martwią, po prostu Żabolon jest... Nie ma takiej rzeszy pan... Okej. Okay. Dobra, wreszcie. Złoto. Coż to? Jak to rozwalić? Już tu się świeci. O, znowu lodowych pocisków. Tak, wiem, że płonęłam. Ale nic mi nie jest, spoko. Przeżyję. Okej, mamy zejście na dwa, się boję. Co tu mnie czeka znowu? Dobra, najpierw odkryjemy sobie całą lokację może. Potem się będziemy martwić. Przydałaby nam się magia lodu ogólnie. Widzę, że teraz zaczyna być potrzebna. Wow! Chciałam na jakąś glizdę wlecieć, oczywiście. Jest tu coś? No, glizda. Oczywiście, że jest tu coś. Okej, w prawo czy w lewo? Albo na dół. Idę w prawo. Aha. Tu są zamknięte drzwi, nawet nie wiadomo dokąd.
To idę na lewo. Tak, ja jestem gorąca dziewczyna, ja się muszę podpalić trochę. Cześć, Kati. Dobra, zobaczmy, co jest z tej strony. Tu jest ten, odblokowanie wejścia. Okej, to sobie weźmiemy, to zrobimy. Aha, i tu jest przejście dalej jakby. No tu coś jest jeszcze. Dobra, najpierw odblokujemy wyjście. Coś znowu słyszę jakieś. Łomatko, co to jest? Co to ma być? O! Zdobyłam piąty poziom! Mam oko żaby. Niebieska esencja. Okej. Okay. Dobra, lecimy tutaj. Odblokujmy sobie przejście. Szkoda, że nie mogę opisywać przejść, bo tak to będę miała z tym problem za niedługo. Tu jest jakieś tajne wejście, a tu założę się, że zadanie znowu dodatkowe będzie. Tak, do Narni, oczywiście. O, kurczę. To wygląda bardzo dziwnie. Wyglądało jak zadanie dodatkowe, ale nie ma nikogo, kto by nam je rozdał, więc... Tu jest zejście na dół. Aha, tu do góry nie wejdziemy nigdzie, tak? Interesujące. Okej. Okay. Wygląda jak jakiś wielki labirynt. Pierwszy raz słyszę, żeby przejścia opisywać. Masz przykład. Znaczy w sensie chciałam notatkę tam zrobić, nie? Wiecie, że tam wyjście na kanały, wyjście do kopalni, coś tam, coś tam. No tak, no. Co to za labirynty mi się tutaj zaspawnowały? No, jeszcze mnie będą zabijać. Głupie glizdy. Idź sobie, glindo. Kolejna gra w sumie za chwilę, tylko... Chciałabym zobaczyć, dokąd to prowadzi. I na tym sobie zakończymy. Mnie to bardzo zaintrygowało teraz, za dziwny labirynt. Złożony z dziwnych glist. Czerwona esencja. O matko, więcej tego. Dlaczego za troll? Wysłałem ci emotki pianki na maila. O, super, dziękuję. Później sobie zobaczę. Dobra. Jeszcze jedna glizda. I tam jeszcze u góry. No, weź tam, wejdź! To musi być jakaś droga do jakiegoś bardzo tajemniczego stwora, który chciał koniecznie ukryć się przed wzrokiem śmiertelników. Więc zapewne jest bardzo ważna ta droga. Albo i nie. Naprawdę! Cała ta droga, tylko po jakieś spowolnienie trucizny. Eliksir spowolnienia trucizny. Serio? Serio? Wychodzę. Wychodzę. Po prostu wychodzę. Dobra. Aureola? Zapiszemy grę. I przełączamy się na inną grę. W takim razie.
Dobrze, sprawdzę na przerwie. Kapitan Jastrząb, o takich rzeczach tutaj nie rozmawiamy. Tak. Weź to wejdź. Dobra, to... wychodzimy. Tak. I zrobimy sobie z 5... no, parę minut przerwy. Może trochę więcej niż 5. Zmienimy grę i lecimy z symulacją operacji. A nie jako lekarz po raz drugi. Ale kapitan, nieważne co chcesz, w jakim sensie to piszesz, ale no... wolałabym o piractwie tutaj nie rozmawiać. Jeśli masz ochotę, to pytaj się gdzieś indziej. Aż mi się wszystko zwiesiło. Dzięki, gro. Zwiesiłeś mi komputer. An epic! To nie jest epickie. Zdecydowanie to nie jest epickie. Proszę mi odwiesić komputer. Goddammit, please. Dobra, już, jest, w końcu. Dobra, to przerwa.